każdego, kto cierpi na migrenowe bóle głowy, inne czynniki mogą je wywoływać. Może to być przemęczenie fizyczne i psychiczne, stres, a także odprężenie po nim następujące. Może to być zbyt mała lub zbyt duża ilość snu, hałas, dym tytoniowy i wiele, wiele innych. Jednym z takich czynników mogą być pokarmy. Należy jednak podkreślić, że jest to bardzo indywidualne. Najczęściej wymieniana jest czekolada, owoce cytrusowe, sery dojrzewające, produkty zawierające glutaminian sodu, tłuste potrawy, czerwone wino i inne alkohole oraz nadmierna ilość kawy i orzechy. Dieta w migrenie polega na zidentyfikowaniu podejrzanego produktu i wyłączeniu go z diety. Ponadto nie należy dopuszczać do nadmiernego głodu, bo również on może być czynnikiem prowokującym atak. Niewskazane są również restrykcyjne diety odchudzające.